Niewątpliwie wielu z Was zna nasz czujnik bliskiej podczerwieni Harvest Lab 3000. Można go używać w sieczkarni polowej do pomiaru składników zielonki, w wozie asenizacyjnym w celu precyzyjnego aplikowania nawozu organicznego oraz w oborze, by kontrolować i poprawiać jakość paszy. Teraz dodaliśmy czwarte zastosowanie. Czujnika można też używać w kombajnie. Funkcję tę nazwaliśmy analizą ziarna. Dennis, jesteś ekspertem w tej dziedzinie. Jak działa ten system? Czujnik znajduje się tutaj. Został zamontowany na przenośniku ziarna w kombajnie, a jego zadaniem jest dokumentowanie wartości w każdej sekundzie. Czujnik Harvest Lab analizuje pszenicę pod kątem wilgotności i zawartości białka. W przypadku jęczmienia mierzy wilgotność, białko i skrobie. Natomiast rzepak jest analizowany pod kątem zawartości wilgoci, białka i oleju. Wartości te są przesyłane za pośrednictwem wyświetlacza w maszynie do John Deere Operations Center, czyli naszego opartego na chmurze oprogramowania do zarządzania gospodarstwem, gdzie dane są następnie udostępniane rolnikom na potrzeby dalszych analiz. Oznacza to, że początkowo zapisywanych jest więcej zmierzonych wartości, które są następnie przez nas optymalizowane. Dennis, a jak skorzysta na tym klient? Używając czujnika Harvest Lab 3000, nasi klienci mogą uzyskać lepsze wyniki w zakresie uprawy roślin oraz sprzedaży ziarna. Dzięki naszemu rozwiązaniu klienci mogą już na etapie zbioru roślin podejmować właściwe, oparte na faktach decyzje, na przykład gdzie sprzedać lub gdzie przechowywać ziarno. A to dlatego, że mogą poznać skład ziarna od razu podczas żniw, a nie dopiero po jego dostarczeniu. Zgadza się. Oprócz tego wspieramy rolników w zakresie sposobu prowadzenia uprawy, a to dzięki dostarczaniu im możliwości zarządzania składnikami odżywczymi i nawozami, doborem odmian oraz ustawieniami maszyny. A my zyskujemy w ten sposób mnóstwo danych od analizy, nie tylko na poziomie pola, ale nawet na poziomie jego poszczególnych obszarów, gdyż narzędzie pokazuje nam nie tylko wielkość plonu, ale także rozkład zawartości białka, a wyniki takiej analizy mogą być czasem naprawdę zaskakujące. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze swoim dealerem John Deere.